Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Bartymeusz nie chciał już żebrać, wyciągając ręce w stronę ludzi. On poszedł wyżej w swoich pragnieniach. On zapragnął być żebrakiem przed Bogiem. I to nazywamy rozwojem duchowym. To nazywamy odwagą, męstwem, mądrością. Przestajemy żebrać, kierując się w stronę człowieka. A nasze żebranie, bo całkowicie jesteśmy zależni od Pana, kierujemy w Jego stronę. Bartymeusz dośmiał czasu i tego, co dawali mu ludzie. Zapragnął czegoś więcej, co pozwala na cieszenie się życiem. Zapragnął widzenia. To jest tak, jak pragniemy życia czystego, życia prawdziwego, życia mądrego, chociażby w doborze ludzi, z którymi się kontaktujemy, w wypowiadaniu słów, które padają z naszych ust. Chcieć czegoś więcej. I to pragnienie więcej podoba się Jezusowi. Gdy chcemy więcej od Boga, On nam daje odwagę do realizacji naszych pragnień. Przychodzący nauczyciel rozbudził w nim te pragnienia, o których być może nieśmiało marzył. Kiedy ludzie przechodzą, to zasadniczo on prosił o pożywienie, żeby mógł żyć. A kiedy Bóg przechodzi, pragnie tego Bartymeusz, czego ludzie na pewno nie mogli mu dać. I ta jego natarczywość wyrażająca się w wołaniu mogła być bardzo denerwująca. Powiadają niektórzy, że wystarczy raz poprosić, a nie upominać się więcej. Gdy jesteśmy w sytuacji wielkich pragnień, nie słuchamy ludzi, ale naszego serca. Jakie to jest ważne, żeby częściej słuchać serca. Można mieć wzrok, a być niewidzącym. Można być sprawny słuch jako organ słuchu, a nie słyszeć. Można dotykać, a nie odczuwać przyjemności w dotyku. Można jeść i pić, a nie posiadać zdolności delektowania się spożywanymi potrawami. Bartymeusz pragnął Boga, dlatego nie pozwolił uwieść się ludzkim słowom. Zwróćmy na to uwagę, że czasami niektóre słowa nas uwodzą. Pewne obrazy nas uwodzą. My idziemy za tym, a potem zauważamy, że to pomyłka, że to błąd, że należy się z tego wszystkiego wycofać. Niecierpliwość Bartymeusza jest błogosławiona. On wiedział, czego bardzo chce. Co mu pozwalało krzyczeć? Nadzieja. On wiedział, że Jezus uzdrawia. On wiedział, że Bóg może. Dlatego woła w stronę Boga. Bóg może, dlatego pomoże. Wielkim dramatem człowieka jest taki brak pragnień duchowych. Tęsknoty za czymś więcej niż za chlebem, pieniądzem, pracą, poczuciem bezpieczeństwa. Czy ja pragnę czegoś więcej poza tym, czym się codziennie zajmuję? No, każdy z nas spożywa pokarmy, odpoczywa, pracuje w taki czy inny sposób. Ale czy ja czegoś pragnę od Pana Boga? Nawet ci, którzy przychodzą na Eucharystię, prawda? Nawet ci, którzy się modlą, wypowiadają formuły modlitewne. Ale czy jest w nich natarczywe pragnienie skierowane w stronę Jezusa? Partymeusz był świadomy, że musi wypuścić z rąk to, co było dla niego cenne, aby otrzymać najcenniejsze. To, czego doświadczamy na tej ziemi, to ma wartość, ułatwia życie. Ale mogę pójść dalej. Jest coś więcej od tego, co widzą moje oczy, co słyszą moje uszy, czego dotykają moje ręce. Nie podejmując pragnień Boga, my stajemy się ślepi, nadzy, nikomu na tej ziemi niepotrzebni. Tak święty Paweł mówi w jednym ze swoich listów pięknie, że świat oczekuje objawienia się synów Bożych, objawienia ludzi przemienionych, ludzi, z których emanuje coś więcej niż to, co spotykają w tej codziennej, szarej, często trudnej rzeczywistości. Gdy nie mamy silnej więzi z Jezusem, świat, w którym żyjemy, bardzo nas męczy. I wartość tego wszystkiego, na co patrzą nasze oczy, ma znaczenie o tyle, jeżeli przez wiarę widzimy Jezusa. Tak naprawdę w naszym życiu chodzi o Jezusa. Kiedy jest Jezus, to wszystko jest poukładane, wszystko jest uporządkowane. I nasze relacje, i nasze sumienie, i nasze potrzeby. Zamknięcie oczu niszczy człowieka. Wskazuje na sprawy, których nie przebaczył, albo na przykład z którymi się nie pogodził. To zamknięcie oczu mamy na uwadze oczywiście w wymiarze ducha. Pragnienie widzenia jest równoznaczne z potrzebą uwolnienia się od wszystkiego, co nas trzyma w tym stanie wewnętrznej ciemności. Głód Boga otwiera nam oczy, a przede wszystkim serce. My, zamykając oczy na przeszłość, bardzo często nie jesteśmy zdolni, żeby otworzyć je na przyszłość. Łączymy się z Jezusem przez to, czego zapragnęliśmy, jeżeli jest to zgodne z Jego pragnem. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Stajemy przed Jezusem, a On mówi, co chcesz, abym Ci uczynił? Jaką będzie Twoja odpowiedź?